Siema, prężna ekipa jak zwykle. W środku podobna przyczepność. Tak? No, to są te. Ofertowe takie lekko. Dobre są. Obleciło się tym gównem całym. To na koniec trochę zaczęło lepić, ale to tak. Ale to wiesz, no parę rundek, no jeszcze wiesz, no pojeździcie. 15 minut i się wiesz, trochę rundek, ale to. No trzeba uważać razem. Trzeba się wczuć tutaj, co zrobisz krótkie przełożenia, to będzie silne takie, że wiesz, tak, trącisz na ziemię i od razu będzie zrywa. Nie, to lepiej długie właśnie. No ale drugie, no to jedynko. Jedyne długo, wrzucisz coś więcej? Dwójka. A już lepszych to już nic większego się nie da zrobić niż slick, niż wet. No. Na sliku nie wiem. Można by go grzać. Ewentualnie, bo ja myślałem, wam powiem szczerze, że to będzie dużo chłodniej. Wiesz, tu nie wieje, więc taka temperatura jest w miarę tam. Ja myślałem, że to będzie dużo chłodniej. To będzie, wiesz, ze 2 stopnie różnicy w porównaniu z tym, co jest na dworze. A jest jednak ciepłe, może jednak przydałyby rady. Jak z tymi lampami? Nie wskazają zupełnie. Nie wskazają, bo się inwentorem jeździ. Jakby jechało 4 naraz. Tak, wiesz, jakbyś wyszedł jakoś na szeroko coś, no to mógłbyś się włas walnąć. Thank you.
Kamil, a ty co byś powiedział na temat przesunięcia tamtego zasiowek? Czy tu taką prostą? Nie, tu szykankę. To co leży tu, oddzielnie. Na wprost, tak? Dobra. A, okay. No, zamiast tego zakrętu. No, tak, że tylko szykankę zwalniają. Można, to będzie można generalnie. Jak wam się jeździło na torze Imola? Na początku kiepsko. Na początku było średnio, a potem się zrobiło bardzo fajnie. Mhm. Jak na pierwszy raz może być? Na pierwszy nie jest w porządku. No, przydałoby się, żeby było trochę cieplej, żeby te opony się dogrzewały. Ale na jakieś takie treningowe pokręcenie się to świetna sprawa. To tak do 5-6 w szczycie. Więcej to nie ma sensu, bo ktoś się przewróci, czy gdzieś tam skantuje, trochę zatrzyma się, to już jest plot. Tak. Krótki jest tor, więc nie ma prędkości w takiej konfiguracji jak ten kartingowy tutaj, więc to praktycznie jest tylko przekładanie motocykla, bardzo ciasny zakręt. Nie ma praktycznie jakichś slajdów, takich rzeczy, no to po jednej prostej, tylko po tej dłuższej. Po raz pierwszy gościliście motocykle na torze Imola? Jeśli chodzi o spotkanie na taką skalę i tego typu przygotowanie i organizację, to tak. Jak panu, jako przedstawicielowi tutaj toru Imola, podobało się, no, jak jeździli motocykliści Supermoto? No nie spodziewałem się, że to wyjdzie tak fajnie, ale bardzo mi się podobało. Wszystko przebiegło bez problemów, także jak najbardziej tak. Jakie są możliwości ewentualnie dalszych treningów, tutaj rozmów? No w tej chwili musimy tutaj załatwić kwestie formalno-prawne, skonsultować się z prawnikami, tu chodzi głównie o kwestie bezpieczeństwa. Ale jeśli chodzi o sam tor i o kwestie techniczne, no to tutaj już jest wszystko przygotowane. A gwiazdy widziałeś? Przez chwilę. Zaraz po pierwszym uchu. Myślałem, że to się jakoś ładniej da pójść. Odkręciło. Ślisko, no. No, to będzie